Witam z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Łódź. Dzisiaj jesteśmy obecni na szkoleniu samochodowym pierwszego stopnia. Szkolenie zawsze rozpoczynamy od takiego przywitania w sali, podziału na grupy i części teoretycznej, która trwa około godziny. A teraz już jesteśmy właśnie w momencie, kiedy rozpoczynamy praktykę, a praktyka musi być jako pierwsza zrobiona poprawna pozycja za kierownicą. A więc instruktor do każdej osoby dochodzi do samochodu indywidualnie i robimy korektę, ustawiamy fotel we wszystkich płaszczyznach, oparcie, kierownicę, pasy i dopiero po tym zabiegu ruszamy na pierwsze ćwiczenia. A pierwsze ćwiczenia to techniki skrętu. Mamy trzy techniki skrętu i każdą z tych technik będziemy sobie trenować na osobno ustawionych próbach takich slalomowych. Słuchajcie, w tej chwili grupa tutaj w tej części toru ćwiczy technikę skrętu, tak zwaną krótką awaryjną, czyli technikę dedykowaną do takich najłagodniejszych zakrętów lub do takiego awaryjnego ominięcia niespodziewanej przeszkody. Technika ta polega na tym, że kierowca nie odrywa dłoni od kierownicy, czyli tak jak ma wyjściowo za 15 trzecia, lewo, prawo, lewo, prawo. No i mamy ustawiony tutaj odpowiednio slalom i każdy z nich sobie tą technikę tutaj trenuje. Takie najważniejsze trzy elementy tutaj staramy się kursantom przekazać. Aby rozpocząć, zainicjować zakręt odpowiednio wcześnie, żeby sobie auto ustawić do zakrętu. Druga rzecz, żeby robić to jak najbardziej ruchem płynnym i ta płynność jest zawsze dużym problemem. No i trzecia rzecz, staramy się skręcać kierownicę jak najpłycej, jak najmniej. Tylko tyle, ile wynika to z profilu geometrii zakrętu. Podkreślamy znaczenie użycia podstopnicy i lewej nogi. Przy nieco bardziej dynamicznym przejeździe przez ten slalom, kiedy siły boczne działają na kierowcę i próbują to ciało nam przesunąć, namawiamy, żeby teraz kierowca odepchnął się lewą nogą od podstopnicy i ustabilizował ciało w fotelu. Namawiamy, żeby to przetrenować, aby się każdy przekonał, jak bardzo jest to skuteczne narzędzie. Jesteśmy teraz na drugim module i tutaj kierowcy ćwiczą technikę tak zwaną szosową, czyli technikę dedykowaną do średnich zakrętów, czyli tych, których tak naprawdę mamy najwięcej, głównie w ruchu miejskim. Technika ta polega na tym, aby doprowadzić również w zakręcie nasze dłonie do układu mniej więcej za 15 trzecia. Technika daje nam dużą precyzję, dokładność i przede wszystkim bezpieczeństwo, no bo w zakręcie mamy dłonie najbardziej na zewnętrznej stronie, mamy otwartą przestrzeń poduszki i możliwość korekty, kontry, gdyby taka w tym zakręcie była potrzebna. No i kierowcy teraz wjeżdżają w lewy zakręt i ćwiczą, aby wjechać w ten lewy zakręt i aktywować lewą ręką. I dzięki temu jadą przez znaczną część zakrętu, a dłonie mają w układzie za 15 trzecia, czyli w tym najbardziej optymalnym. Jesteśmy w kolejnym miejscu i tutaj kierowcy ćwiczą technikę manewrową, czyli technikę, która jest przeznaczona do tych najciaśniejszych zakrętów, a więc zawracanie na drodze, manewrowanie na parkingu albo wąskie uliczki, skrzyżowania, gdzie chcemy pod kątem prostym skręcić lewo-prawo. Technika manewrowa, czyli taka przeplatanka. Mamy tutaj ustawiony slalom, dość gęsty
i instruktor nadzoruje, aby tą technikę dokładnie tutaj zastosować. Najczęstszy błąd, jaką kierowcy tutaj popełniają i z którą mają duży problem, to taka tendencja mydełkowania, czyli stosowania tylko jednej ręki. Staramy się tutaj zaprogramować od nowa pamięć mięśniową w naszych rękach, aby zastosować tą poprawną technikę, a więc dwie dłonie pracują naprzemiennie. Przed nami kolejne ćwiczenie, bardzo ważne, hamowanie awaryjne na wprost. Hamowanie awaryjne to jest hamowanie absolutnie ostateczne, czyli ratujące życie. I do tego ćwiczenia wykorzystujemy naszą płytę poślizgową prostokątną. Mamy bramkę najazdową, mamy punkt hamowania, no i obserwujemy, jak się samochody zatrzymują. Widzimy przy okazji z zewnątrz, jak pracuje ABS, że jednak on na chwilę koła blokuje, dlatego też tu jest bardzo ważna technika, a więc dynamiczne kopnięcie w punkcie hamowania, maksymalna siła, hamowanie w sposób ciągły i w samochodach z manualną skrzynią biegów wciskamy jednocześnie pedał sprzęgła po to, aby szarpiący silnik nie zakłócał pracy ABS-u, żeby nie powodował destabilizacji i żeby nie wygaszał pracy pozostałych systemów, między innymi wspomagania układu kierowniczego. Obserwujemy dynamiczny najazd, punkt hamowania i zobaczcie, samochody hamują stosunkowo zbliżone odcinki, ale wszystkie mają bardzo fajną, równą linię przejazdu. Dzięki nowoczesnym systemom bezpieczeństwa aktywnego auta są dużo bardziej przewidywalne niż to było kiedyś. Jesteśmy na naszej płycie poślizgowej owalnej i tutaj kierowcy doświadczają bocznego poślizgu samochodu. Przyczyną bocznego poślizgu auta zawsze jest nadmierna prędkość w danych warunkach. Kierowca sobie najeżdża tutaj wyznaczonym pasem ruchu. Dopóki ma prędkość odpowiednią, przejeżdżają bez problemów, ale teraz już jest prędkość nieco większa, około 35 do 40 na godzinę i wyraźnie widać, jak auta mamy o charakterystyce podsterownej, czyli przednia część samochodu, przód auta nam wypłuża na zewnętrzną stronę zakrętu. Dzisiaj mamy wyjątkowo ekstremalne warunki z uwagi na temperaturę, a więc mamy nierównomierną nawierzchnię, kawałkami bardziej przyczepną, kawałkami jest błoto pośniegowe i dzisiaj widzimy również, że w drugiej fazie dochodzi zdecydowanie, tak jak teraz, również do poślizgu nadsterownego, czyli do poślizgu tylnych kół. Kierowcy uczą się poprawnej reakcji po to, aby nie pogorszyć sytuacji w warunkach drogowych. Kolejne ćwiczenie, jedno z najważniejszych dzisiaj. Ćwiczenie, którego zadaniem jest zadziałanie na wyobraźnię kierowcy i podniesienie jego świadomości. Zjawisko, które niestety bardzo często możemy spotkać na naszych drogach, a więc jazda na zderzaku, jazda zbyt blisko za innym samochodem. Tu możemy doświadczyć, czym to się kończy.
tak jak w tym wypadku, kierowca jechał 3-4 metry za autem. Auto na lewym pasie rozpoczęło hamowanie jako pierwsze. Jadący prawym pasem nie miał żadnej szansy. Zobaczcie, jakie potężne uderzenie. I tutaj w tym ćwiczeniu omawiamy później element jazdy defensywnej, czyli pokazujemy i mówimy, jaki dystans należy trzymać podczas jazdy za innym samochodem, aby uniknąć sytuacji uderzenia w tył, jeżeli ten przed Wami rozpocznie hamowanie awaryjne. A zawsze może rozpocząć. Ci jadący z tyłu czasami nie mają w ogóle żadnej wiedzy, że coś wystąpiło na drodze, co zmusiło do takiego hamowania. Najtrudniejsze zadanie dzisiaj, które mają do wykonania uczestnicy, hamowanie awaryjne z jednoczesnym ominięciem przeszkody. A więc dopiero teraz wykorzystamy ABS w naszych samochodach w 100% do czego został przeznaczony. A więc będzie kierowca hamował awaryjnie i jednocześnie bez przerywania hamowania będzie starał się ominąć ustawioną przeszkodę i wrócić za przeszkodą na swój pas ruchu. Zobaczymy, jak się to uda. Przy małych prędkościach jest to w miarę do zrobienia, natomiast przy nieco większej prędkości, czasami różnica 5 km, zadanie staje się dosłownie niewykonalne. Bardzo delikatna praca rąk tutaj jest sukcesem do wykonania tego ćwiczenia. Patrzymy.